Z Kraczem Stachowa w sezonie 2023-2024 zagra na boiskach drugiej ligi. To wynik słabszej gry w poprzednich rozgrywkach. Tego jednak w klubie nie chcą już pamiętać i starają się jak najlepiej przygotować do nowego sezonu, który rozpocznie się już w sobotę 22 lipca. A w kadrze zespołu z Kry znalazło się 15 nowych zawodników, którzy mieli 4 tygodnie, by jak najlepiej przygotować się do sezonu. Tego czasu nigdy nie jest dużo, natomiast chcieliśmy go wykorzystać optymalnie. Zrobiliśmy bardzo dużo odpraw, żeby wdrożyć tych nowych chłopaków w nasz model gry. Nie da się ukryć, że nasz model gry jest wymagający i nie jest to łatwe, ale sprostaliśmy temu, myślę, zadaniu na tyle dobrze, że spokojnie możemy podejść do wznowienia rozgrywek. Ja wierzę w tych chłopaków, którzy do nas dołączyli, pomimo ich młodego wieku. Prezentują wysoki poziom jakości w stosunku do drugiej ligi i myślę, że z dużą perspektywą rozwoju na coś więcej. Rozpoczynając zmagania w drugiej lidze, sztab szkoleniowy i zawodnicy liczą na jak najlepsze wyniki, a w konsekwencji awans do ofertu na pierwszej ligi. Dodają jednak, że liczy się każdy następny mecz i mają nadzieję, że w zdobywaniu punktów choć trochę pomoże im sztuczna morawa, którą dysponują. Przede wszystkim to, że jesteśmy tutaj, trenujemy, jest nowy zespół. Uważam, że jakby na co dzień zespoły grają na boisku naturalnym i sami też to odczuwamy, bo wszystkie gry kontrolne rozgrywaliśmy na boisku naturalnym. Jednak przejście ze sztucznej trawy na naturalną powodowało, że nasi piłkarze nie czuli pełnego komfortu w meczach. Natomiast nie upatrywałbym tego jakby w tak dużym atucie, tylko przede wszystkim o przynależności do miejsca, że wróciliśmy tu, jest nowy zespół, 4 tygodnie przepracowaliśmy tutaj. Jakby miejsce, przynależność i niejeżdżenie po okolicznych miejscowościach trenowania uważam, że za atut. Piłkarzom życzymy jak najlepszej gry, a kibicom niestety pozostanie śledzić wyniki z Kry tylko z przekazów medialnych. Nadal bowiem na obiekcie przy ulicy Loretańskiej nie ma trybun, a jak mówił podczas konferencji prasowej prezes Szymczyk, w takim wypadku nawet jeśli z Krawy walczy awans, to nie widzi sensu gry Fortuna pierwszej lidze bez kibiców. Jeśli modernizujemy obiekt przez 2 lata, no to uważam, że powinna być jakaś perspektywa, żeby ten obiekt był kompletny. Myślę tutaj o trybunach. Jeśli przez 2 lata nikt nie myślał o tym, żeby obiekt był kompletny, no to jak tutaj patrzeć z optymizmem na 3. sezon, w którym przyjdzie nam rywalizować tylko, że tak powiem, przy ogrodzeniu i budynku klubowym, więc no tutaj jest troszkę takiego żalu. Mam nadzieję, że ten żal zostanie usłyszany i nie wiem, politycy naszego miasta zrobią coś w tym kierunku, aby te trybuny tutaj jak najszybciej powstały. Jednocześnie prezes Kry Częstochowa deklaruje, że klub stara się przygotować alternatywną bazę dla klubu, która mieścić się będzie przy ulicy Kopalnianej w dzielnicy Dźbów. Obiekt przy ulicy Kopalnianej ma służyć głównie akademii i tam chcielibyśmy, aby trenowały wszystkie nasze drużyny, być może nawet seniorzy. No ale to też jest melodia przyszłości i to też nie wydarzy się w ciągu roku, więc jeśli miałoby być optymistycznie i mielibyśmy, nie wiem, być może tam rozgrywać mecze przy trybunach, które miałyby tam powstać, no to też miną spokojnie 2 lub 3 sezony, więc to nie rozwiązuje naszych problemów na dzisiaj.